No, mąż pewnie zahaczył o nerkę czy coś. Udało się zakażenie. Jak się trzyma, siostrzeczka? To durne. To był taki mały... Taki mały dzieciak, taki... Taki pieprzony szczyl. Z wielkim, kurwa, nożem. Hej, pomóż. Dawaj, okej. Dobra, już tutaj. Lejna banda. Lepiej zniknąć, zanim się przebiorę. Lecimy na dach i ściągniemy jeden z tych śmigłowców. No chodź. Potrzebujemy pomocy, ona jest ranna. Co się z nią stało? Nie jest tym, co tam się odpierdala, sam nie wiem. Dźgnęli ją. Nie mogę już nikogo zabrać. Okej, dobra. O'Brien, jeśli nie dostarczymy jej do szpitala, to ona nie przeżyje. Nie ma już więcej szpitali. O nie, Chrzani, jak to nie ma szpitali? Macie lekarzy, macie system, macie wszystko! Jestem po licencjacie, okej? Okay? Ja tu jestem na ochotnika, nawet nie powinno mnie tu być! O'Brien! Okej, szlak. Zabiorę najwyżej dwójkę, okej? Okay? Dwójkę! Jak to zmieścisz tylko dwójkę? Za duże obciążenie, okej? Okay? Mogę zabrać dwie osoby, dwie! Dobra, pomóż mi, no już! Spokojnie, kochanie. Jest dobrze. Nic ci nie będzie. Zajmę się nią. Hej, za chwilę wracam, dobra? Okej, buzer, dawaj, śmigłowiec już leci. Moment. Na śmigłowiec już leci. Słyszałem, co mówią. Mają miejsce na górę dwie osoby. Leć. Leć z nią. Nic mi nie będzie. Chodziłem już przez gorsze chujnie. A co nie? Wiem, stary. Gdzie lecicie? Co? Gdzie lecicie? Obóz uchodźców na północ od Riffinger Check. Buzer nie poradzi sobie teraz bez mnie. Wsiadasz? Nie. Dick! Zgubiliśmy go. Musi być blisko. Czekaj chwilę, wyłącz silnik. Cholera, ona żyje. Alvarez. Alvarez, hej. Alvarez. Co się tu stało? Znaczy, kto to zrobił? Czy to... To wieczyści? Leon. To zrobił. Jedziemy.
ci się, co? Skurwielu! Zabiłeś go. No. Zaraz, zaraz, czekaj, czekaj! Pomóż mu maszynę. Tuż za tobą. Poszedł tędy. Chodź. Gdzie on, kurwa, lezie? Tam nie ma nic poza bandą świrusów. W sumie może nie miałem racji. Może nie dogadał się z Copelandem. Nie, Leon od dawna sprzedawał mu szajs i w końcu dostał za to po dupie. Ej, ej, czekaj. Czekaj chwilę. Poczekaj. Kurwa. Dobra, popatrzę. Czekaj, czekaj. Tutaj. Tędy. Świeże ślady. A tak w ogóle to gdzie ty się nauczyłeś tropić? Jak byłem mały, polowaliśmy na wapiti z moim starszym. Zrobiliśmy za nimi pełno kilometrów. Krzysiu! Gra, bracie? Tak, tak, tak. To tylko draśnięcie. Tupek nie umie celować. A kurwa mać! Nic mi nie jest, buzer. Czyli chyba idzie tam, w stronę wodospadu. Traci bardzo dużo krwi. Daleko nie zajdzie, chodź. Sprawdź go. Krwawisz. Strasznie chujowa śmierć. Powolna i bolesna, ale ty chyba już to wiesz. Wciąż żyła, kiedy ją znaleźliśmy, ty skurwielu. Nie chciałem marnować kul, nie na nią. Zaczekaj chwileczkę, zaczekaj no. Powiedz, gdzie jest skrytka, Leon. Jeśli powiesz, nie jestem tobą, mogę obiecać, że szybko to załatwimy. Wygląda na to, że nie będziesz długo cierpieć. Leon, widzisz, masz malutki problem, stary. One czują twoją krew. Tam, z samiuszkiego dołu. Jak myślisz, jakie to uczucie? No? Zostać rozszarpanym, pożartym żywcem. Niedługo się przekona. Jeb się. Żegnaj, Leon. Nie, chwila. Dobra, dobra, czekaj, czekaj. Jest niedaleko. Weź sobie. Gdzie? Na cmentarzu. Jest na starym cmentarzu. Dzięki. Nie, mówiłeś... Zrób to. Nie zostawiaj mnie tu, człowieku. Zrób to. Zrób to! Ty pieprzony kłamco! Zrób to. Będzie potrzebować jakiegoś dowodu. Dobrze zrobiłeś, Leon. Nikogo nie powinniśmy zostawiać. Nawet takich kutasiarzy jak Leon. Ej, czekaj. Chcę przeszukać obóz. Może znajdę jakiś opatrunek czy coś. Okej.
składasz to do kupy i... Tak jest. Dobra, ta powinno być dobra. No, może ta łapa na coś mi się jeszcze przyda. Myślałem, że pojedziemy na polowanie. Zawieziemy trochę trofeów, Tucker. Chyba, że będzie lało. Daj spokój, stary. Przyda się kilka kredytów. Trzeba skołować zapasy. Dobra, dobra. Ale nie chcę jechać na całą noc. Jezu, muszę wrócić do formy. Ciekawe, czy znajdziemy coś przy maszynie Leona. Nie. Jasne, szlak. Co? A to skurwiel. Albo przewód paliwowy, albo się zeszczałeś. To pompa paliwowa. Leon, no tak. Rozwali mi pompę paliwową. Możemy wyciągnąć się z jego motocykla? Nie ma szans. Słuchaj, wróćmy po prostu na górę O'Leary. Ruszymy z samego rana, znajdziemy części i wrócimy po sprzęt. Nie, chyba mam lepszy pomysł. Może uda nam się to załatwić od ręki. Co? Wiesz. Szalony Willy jest niedaleko. Po prostu tam podjedźmy. Co chcesz zrobić? W sumie i tak, mieliśmy trochę zapolować. Miejscówka szalonego Williego się nada. Tak, okej. Hej, co ci dał Leon? Mnie nie pytaj, może to jakaś mapa? Jak odzyskam maszynę, wrócimy na cmentarz, rozejrzymy się. Jasne, spoko. Jutro zdobędziemy leki, zabierzemy je do Tucker i zgarniemy nagrodę za Leona. Potem ruszamy na północ. I myślisz, że na północy jest jakoś inaczej? Nieważne. Myślę, że dobrze nam zrobi, jak się stąd wyniesiemy. Czekaj! Ktoś blokuje drogę! Uważaj! Kilka dni temu widziałem coś podobnego. Grupa wieczystych zablokowała drogę starą ciężarówką. Chodź, pomóż mi z tym. Gotowy? No. Pchaj! Dawaj. Już prawie jesteśmy. Zbliżamy się do starego punktu kontrolnego Niro. Już prawie jesteśmy. Kurwa, to jak to robimy? Weź pożycz strzelbę, pójdę przodem. Ten punkt kontrolny był całkiem nieźle przygotowany. No i co im to pomogło?
Już bym wolał, żeby mnie pogrzebali z pionierami. No. Cholera. Tylko popatrz na nich. To za zastrane półgłówki, każdy jeden. Co oni sobie myśleli? Panie generalnie, możemy tu sobie posiedzieć, aż przyjdzie horda i nas wszystkich pozabija? Parszywa śmierć. Utknąć w takiej dziurze. Czujesz to? O Jezu. Tam. Szybko, idziemy. Czekaj, stój. Kojarzysz, ile mołotowów ci zostało? Zahaczymy, jak będziemy wracać. Zostaw. Jasne. Chuja nie zostaw. Kurwa, myślisz, że kogoś tu znajdziesz, Dick? No i wykrakałeś. Chyba już nie żyje. Zniszczysz mi strzelbę. Tak. Okej. Dobra. Znowu chcesz tam jechać? Stary, o czym ty gadasz? O cholernym obozie dla uchodźców. Zawsze tak się zachowujesz, kiedy cię tam ciągnie. Że niby jak? Nie twoja wina, że ona nie żyje. Przestań. Gdybyś wsiadł do tego helikoptera z Sarą, różnica byłaby taka, że ty też byś nie. Powiedziałem, przestań. Już się dość nasłuchałem. Nie ma szans, nie przeciśniesz maszyny. Ej, a tunelem serwisowym? Może po prostu spróbuj z drugiej strony. Dobra, tylko musisz skierować światło w tę stronę. Tak. Lara!
pieprzony alarm. Dawaj! Nie przewidziałem tego! Komar! Przestań już! O cholera! Więcej świrusów! Kolejne gniazdo. Tak, czuję. Ile mołotowów ci zostało? Właśnie użyłeś ostatniego. A masz coś przydatnego w sakwie? Tak, tak. To zajmie tylko chwilkę. Chyba zadziała. Ej, chodź, dawaj. Dobra, tylko daj mi chwilę. Myślałem o tym, co powiedziałeś, żeby ruszyć na północ. Wydaje mi się, że dobrze ci zrobi zmiana otoczenia, rozjaśni ci w głowie. Może rano. Odbierzmy nagrodę, a potem ruszymy w trasę. Jasna sprawa, bracie. To mi się podoba.
Chciałeś Firusową. Kurwa. W chuj ich jest. Trzeba więcej amunicji. O czym myślisz? Już wiem, że to będzie zły pomysł. Po prostu przejedź środkiem. Odciągnij ilu tylko się da, a ja w tym czasie... Ja pójdę od tyłu, tamten zboczem i znajdę warsztat. Kurwa. Daj mi parę minut, żebym znalazł odpowiednie części, potem zawracaj i spieprzamy. A ja sobie pozabijam skurwieli. Przysięgam, ty chyba chcesz umrzeć. Jak mówiłem, nie dzisiaj. Chodźcie, śmierdzące sukiecyny! No już! Tu jestem, pojebańcy! Stary Bill jest tutaj! Jebane traszki. No już! Zjeżdżać stąd, bym małe gówna! Przydadzą się. Co my tu mamy? Thank you.
Spasz się w piekle! Cholerne śmierdzi. Dostać do warsztatu Williego. Pewnie ma tam pompę paliwową. No to rusz, Dubsko. Przejeżdżałem obok jednego z tych... No jak się nazwie? To coś, co rozstawiają wieczyści. Pieczęcie. Właśnie. A to znaczy, że oni gdzieś tu są. Tak właśnie myślałem. Zabity dechami. Muszę znaleźć inną drogę. Może uda się jakoś przez dach. Gdzieś tu musi być pompa paliwowa. Buzer, jesteś tam? Znalazłem tę część. Ruszam teraz na autostradę. Dick? No, nie czyści! Nie czyści! Nie, nie, nie! Ach, kurwa! Nie czyści. Buzer. Buzman? Cholera. Trzymaj się, Buzman, już pędzę. Cholera, Buzer, gdzie ty jesteś? Słyszę ich. Buzer, gdzie jesteś, stary? Te tatuaże to martwe symbole martwych ludzi! Martwe symbole zagubionych! Złaś się ze mnie! Jebane sukinsyny! Motorowcu!
Musisz się ukorzyć, motorowcu, bo jesteś zagubiony, a my odnalezimy. Ścieżkę, bracie! Ścieżkę! Pokażemy ci! Jesteś odnaleziony! O, ścieżka! Jesteś zagubiony! Zagubiony! Ukoś się! Ukoś się! Ukoś! Ścieżka, bracie! Ścieżka! Cześci, kurwa mać. Hej! Tutaj! Wy sukinsyny, zostawcie go! Nieczyste dupki! Chodźcie tu! Jesteś zagubiony! Dawaj, dawaj! Ja pierdolę! Buzę! Nie zabiję ich wszystkich! Buzę! Do jednego, chod. Kurwa! O mój Boże! O kurwa! Chodź, pomogę ci! Nie dam rady! Nie, nie, nie dać! No już, wstawaj! Nie musimy zjeżdżać, jesteś... kolego! No to tak, jakby na mnie czekali czy coś, kurwa! Nie widziałem, potem mnie dorwali! Moja ręka! Nie patrz na nią! Kurde, moja ręka! Serio mówię, nie patrz tylko na nią! Boże! Nie patrz na nią! Wsiadaj na motocykl! Ach, kurwa! Siedź, siedź! Nie pali mnie, czyście! Może zaczekasz tu chwilkę, a ja sprawdzę, czy wszystko gra. Chrzanić to. Tam jest łóżko, które mnie wzywa. Dobra, wygląda tak samo jak wcześniej. Co? Nie ma tu nic do zdjęcia. Ja tylko odpowiem na wezwanie. O, dzięki Bogu. Poczekaj, zgarnę motocykl i poszukam ci opatrunku. Poradzisz sobie? Tak. Dobrze. Podjadę do tego punktu, Niro. Powinni mieć jakieś sterylne bandaże i środki przeciwbólowe. Nie, zostawię tam mojej maszyny. Nie. Ja tam pójdę. Znaczy się pieszo, póki jest jasno. Hej. Mam trochę amunicji, jeśli potrzebujesz. Jest w skrzynce przy drzwiach. Dzięki. Hej. Nie ruszaj mojej strzelby. Buzer. No dobra. Trzymaj. Dzięki, bracie. Po prostu czuję się bez niej nagi. Z twoją ręką nie jest dobrze. Kurwa mać. Muszę znaleźć coś na jego rękę. Nie zabiorę maszyny Buzera. Muszę dotrzeć do swojej przed wnokiem.